To przejście dla pieszych, choć prawidłowo oznakowane, zdaniem wielu mieszkańców Lubina jest niebezpieczne. Bezpiecznie na pewno nie jest. Bardzo często z jednej strony kierowcy przepuszczają, z drugiej już tak różnie, więc w połowie pasów najlepiej się zatrzymać, spojrzeć raz jeszcze, nie? Na pewno dzieciom się tutaj też nie pozwala zbyt często w ogóle uczęszczać przez pasy. Przynajmniej ja tak robię, bo się boję. Powinny być światła tutaj, bo tu jest bardzo dużo wypadków. Kierowcy nie zachowują bezpiecznych odległości, nie utrzymują prędkości bezpiecznych i po prostu... Jadą. Nieraz tak jest, że jeden pas się zatrzyma, a drugi jedzie dalej. Trzeba uważać na siebie. Tylko tyle. Światła by się przydały. Kilka lat wcześniej doszło w tym miejscu do śmiertelnych potrąceń. Kolejne miało miejsce w maju bieżącego roku. To jest miejsce, które gdzieś tam cały czas jest sygnalizowane przez policję i przez mieszkańców jako miejsce niebezpieczne. Wystąpiliśmy oczywiście o pozyskanie środków na wykonanie takiej sygnalizacji świetlnej w celu poprawy bezpieczeństwa. Komenda Powiatowa Policji w Lubinie przeprowadziła lustrację drogi po wypadku śmiertelnym, do którego doszło w maju. Wynika z niej, że infrastruktura drogi, w tym również istniejące oznakowanie, jest prawidłowa i nie przyczyniła się do zaistnienia tego wypadku. Winę ponosi kierowca, który przed wypadkiem poruszał się po drodze z prędkością 140 km na godzinę. Odcinek ulicy Hutniczej jest prosty i szeroki. Niestety często wykorzystują to kierowcy, którzy pozwalają sobie na szybką jazdę w tym miejscu. Ta część miasta się stale rozbudowuje, powstają nowe miejsca usługowe, markety, w związku z czym rzeczywiście ten ciąg komunikacyjny jest coraz częściej uczęszczany. Lubiński magistrat wystąpił więc z wnioskiem do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o dofinansowanie postawienia sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Rzeczniczka prezydenta Lubina potwierdza, że jeśli środki zostaną przyznane, sygnalizacja w tym miejscu na pewno się pojawi.